Możemy, to zaczniemy. Bardzo mi miło powitać Państwa na konferencji Ruchu Palikota i SDPL-u, jak widać po logach za nami. Jest z nami Wojciech Filemonowicz, szef SDPL-u, jest poseł Maciej Banaszak, a dzisiaj chcemy zająć Państwa uwagę bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a konkretnie tym, co wspólnie z SDPL-em i ze wszystkimi naszymi sojusznikami, którzy pracują nad projektem Europa Plus, mamy zamiar Państwu przedstawić jako rozwiązanie tego problemu i oddaję głos od razu przewodniczącemu SDPL. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. To jest obszar, który dotyczy wszystkich Polek i wszystkich Polaków. Wszyscy jesteśmy uczestnikami, uczestniczkami ruchu drogowego. To jest bodaj jeden z najbardziej zaniedbanych, jeśli nie najbardziej zaniedbany obszar przez rządy Platformy Obywatelskiej. Ja chciałem Państwu przypomnieć, że to za czasów rządów Platformy Obywatelskiej spadliśmy we wszelkich rankingach na ostatnie pozycje. Jesteśmy krajem, w którym licząc na milion mieszkańców ginie najwięcej osób na drogach. Jesteśmy krajem, który w tak zwanej kategorii ciężkości wypadków jest jednym z gorszych na świecie. To przez lekceważenie tego obszaru, przez zaniechanie reform, przez brak pomysłu na reformy przez ostatnie 5 lat. W roku 2011 zanotowaliśmy znaczący wzrost ofiar śmiertelnych w wypadkach komunikacyjnych w Polsce, mimo że przez ostatnie lata oddaliśmy stosunkowo dużo infrastruktury drogowej, skrzyżowań nowoczesnych, rond, które i innych elementów bezpiecznej infrastruktury drogowej. Mimo tego w kategoriach klasyfikujących nas na ostatnich miejscach spadliśmy za takie kraje jak na przykład Grecja, Bułgaria czy Rumunia. To jest obszar, w którym po 5 latach rządów Platforma Obywatelska proponuje narodowy program poprawy tego bezpieczeństwa opierający się wyłącznie na pomyśle stawiania, gdzie popadnie, stacjonarnych fotoradarów i tylko po to, aby one nabiły kasę zaplanowaną w budżecie, z góry zaplanowaną przecież przed założeniami przedstawionymi. Więc proszę Państwa, jeśli narodowy program to walka z narodowymi problemami na drogach, a nie tylko stawianie fotoradarów. Ja pytam, gdzie jest w tym narodowym programie, gdzie jest wyprzedzanie na podwójnej linii ciągłej, przejazd na czerwonym świetle, niezapinanie pasów, gdzie jest notorycznie widoczny brak w oświetleniu. Przypomnę, brak prawego oświetlenia w pojeździe to wielkie zagrożenie dla pieszego. Między innymi stąd taka śmiertelność z udziałem pieszych na naszych drogach i tak dalej, można by wymieniać. Więc konkludując, to nie żaden narodowy program poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tylko zwykłe stawianie fotoradarów. I celnie w jednym z programów, do którego został zaproszony pan minister Nowak, było pokazane porównanie Polski i Słowacji. Słowacja w latach poprzedzających rządy Platformy Obywatelskiej w Polsce była mniej więcej na takim samym poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego jak wtedy u nas. Natomiast dzisiaj na Słowacji jeździ się po prostu bezpiecznie, jeździ się tak jak w innych częściach Europy o bezpiecznych wskaźnikach ruchu drogowego. Mam na myśli kraje Beneluxu, kraje Skandynawii. I to porównanie przedstawione w tymże programie, ja przypomnę, dokładnie na Słowacji jest 13 stacjonarnych fotoradarów, które ma w swojej gestii Ministerstwo Infrastruktury i 3, które ma policja. A mimo tego wskaźniki śmiertelności, wskaźniki wypadkowości spadły do wielokrotnie mniejszych niż w Polsce. Dam inny przykład. Najwięcej fotoradarów jest w Brazylii. Ponad 12 tysięcy stacjonarnych urządzeń. Ginie na drogach około 40 tysięcy osób rocznie. Konkludując, nie tędy droga. Polsce jest potrzebny kompleksowy,
obejmujący wszystkie obszary bezpieczeństwa w ruchu drogowym program reform. I Polsce jest potrzebna przede wszystkim walka z dwoma podstawowymi plagami. To jest pijaństwo i piractwo drogowe. Polscy kierowcy dzielą się na grupy 80 kilku procent i kilkunastu procent. Ta grupa 80 kilku procent to jest grupa porządnie, dobrze jeżdżących kierowców. Grupa kilkunastu procent, to wskazują badania, między innymi badania zlecane przez Polski Przemysł Spirytusowy corocznie, to jest grupa kierowców, którzy za nic mają obowiązujące przepisy, włącznie z tym, który jest plagą na polskich drogach i niesie skutki dalej niż tylko obszar bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czyli zachowanie trzeźwości. I to są dwie grupy kierowców, których trzeba dostosować, których zachowania trzeba dostosować do obowiązujących norm i przepisów lub pozbawić możliwości udziału w tych skutkach, które głównie te dwie grupy niosą z powodu których Polska jest na ostatnich miejscach w statystykach. W związku z tym, że najwyraźniej ani Platforma Obywatelska, ani teraz pan minister Nowak nie radzi sobie z tym obszarem, chcieliśmy zaproponować w tym obszarze, w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym, powołanie takiego okrągłego stołu z ekspertami, z politykami, którzy się w tym obszarze specjalizują, z panem ministrem, jeśli zechce posłuchać i dowiedzieć się, jak ten obszar reformować, tak by na polskich drogach po prostu było bezpiecznie. Nie po to, aby założenia budżetowe spełnić, po to, aby z roku na rok ginęło coraz mniej ludzi, coraz mniej ulegało wypadkom i po to, aby ten zaniedbany, prezentujący standardy lat 60. czy 70. obszar można było skutecznie zreformować. Jak widać, dotychczasowe działania albo zaniechanie działań, albo działania parareformatorskie nie przynoszą żadnych skutków i zapewniam, poprzez postawienie wyłącznie stacjonarnych fotoradarów nie przyniosą takiej poprawy w tym obszarze, jaka choćby z wyniku budowanych nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych i z tego, co się da zrobić w zakresie reformy tego obszaru, jest możliwa. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos Maćkowi, chcę powiedzieć, że to nie tylko jest nasz ekspert od kwestii drogownictwa i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Maciek jest też prywatnie świetnym kierowcą i jest też kierowcą motocykla, nie tylko samochodu. Stąd lobby ludzi jeżdżących jednośladami może na pewno liczyć tu na jego wsparcie. Wiem, że bardzo mu te sprawy leżą na sercu. To taka dygresja, bo wiem, Maciek, że często się pokazujesz w kasku motocyklowym na różnych zlotach. To jest nasz człowiek właśnie od spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a motocykliści są osobami szczególnie zagrożonymi, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Osobami, które często padają ofiarą nie swoich błędów kierowców, którzy nie dostrzegają motocykli, uważają, że ich nie ma na drodze. No i kończy się to tragicznie. A oddaję głos Maćkowi Wanaszakowi, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No, tak jak już kolega powiedział, reprezentuję zarówno kierowców czterech kółek, jak i dwóch kółek w Sejmie. W tej chwili na prezydium klubu omawiamy kilka znaczących rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, między innymi ułatwienia dla motocyklistów. Nie ukrywam, że nasz kierunek to jest większa liberalizacja prawa drogowego. Idziemy bardziej w kierunku rozwiązań, które są w tej chwili za naszą zachodnią granicą. I jeszcze odniosę się tutaj do słów mojego przedmówcy. Mieliśmy tą dosyć ciekawą i burzliwą debatę w Sejmie jakieś dwa miesiące temu, bo mamy do czynienia w tej chwili z dwoma ciałami. Jedno ciało to jest Najwyższa Izba Kontroli i ciało polityczne Platformy Obywatelskiej. I te dwa ciała są zupełnie rozbieżne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na naszych drogach. Otóż Najwyższa Izba Kontroli wyraźnie wskazuje, że główną przyczyną wypadków i takiej śmiertelności, jaką mamy w Polsce, jest fatalny stan dróg, a drugą rzeczą jest pijaństwo.
i z tym należy walczyć. Natomiast Platforma Obywatelska wskazuje to, co już powiedział mój przedmówca, że główną przyczyną jest prędkość. I to jest akurat nieprawda. Podam Państwu przykład województwa lubuskiego, sąsiadującego ze mną, ponieważ ja jestem z województwa wielkopolskiego, z Poznania. Otóż pamiętamy, jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia z trasą, która jest słynna z Warszawy do Berlina. To była trasa śmierci. Średnio na tej drodze ginęły swego czasu 3 osoby dziennie. Proszę sobie wyobrazić, jakie to jest ilość zaginionych osób w skali roku. W tej chwili, jak wiemy, powstała autostrada i województwo, tym samym lubuskie, stało się najbezpieczniejszym województwem, jeżeli chodzi o ilość wypadków. Więc tutaj należy wskazywać rozwiązań także poprzez przede wszystkim rozwój infrastruktury. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam jeszcze, że Maciej Lanaszak, pan poseł, został delegowany przez Ruch Palikota do tego zespołu wspólnego wszystkich partii, które z nami pracują, centrolewicowych, nad powstaniem programu Bezpiecznej Drogi. I wierzę, że ten zespół przedstawi nam pierwsze rozwiązania już do kwietnia. Nie wiem, czy coś, Wojtku, jeszcze chcesz dodać? Myślę, że jeśli będą pytania, to... Jeżeli są pytania, proszę bardzo. Jeżeli nie, bo nie widzę, to dziękuję pięknie za uwagę i zapraszam na kolejne konferencje.